Jest praca w Zarządzie Transportu Metropolitalnego. Dosyć nietypowa, bo w roli informatora terenowego. Chodzi o osoby, które będą podpowiadać pasażerom komunikacji miejskiej, jak się poruszać podczas utrudnień spowodowanych różnymi inwestycjami i wydarzeniami. Dodatkowo ZTM szuka też kontrolerów biletów. Fatima Orlińska. To pierwsza od dawna tak duża rekrutacja w ZTM. Do obsadzenia jest aż 45 miejsc, w tym 20 kontrolerów biletów i 25 informatorów terenowych. Od potencjalnych kandydatów wymaga się przede wszystkim wysokiej kultury osobistej, komunikatywności i cierpliwości. Informatorzy będą mieli za zadanie pomagać pasażerom odnaleźć się w zmianach, których przez najbliższe 4 lata w kursowaniu komunikacji będzie sporo. Jeśli chodzi o pracę informatora terenowego, to jest to praca z takim elastycznym grafikiem. Nie jest to praca na cały etat. Ważne jest, aby móc wygospodarować w dowolnym przez siebie okresie te kilka godzin na czas, kiedy my tego potrzebujemy. Natomiast jeśli chodzi o kontrolerów biletów, to już jest praca na cały etat. Taki początkowy, najbardziej efektywny kontroler biletów może zarobić nawet 6000 zł na rękę. W przypadku informatora terenowego stawka ustalana jest indywidualnie, a termin składania dokumentów mija 5 sierpnia. Z kolei potencjalni kontrolerzy mogą się zgłaszać do 30 września. Informatorzy będą potrzebni nie tylko podczas dużych wydarzeń organizowanych np. na Stadionie Śląskim, ale przede wszystkim podczas przebudowy 6 wiaduktów kolejowych w Katowicach, która ruszy już początkiem września i będzie jedną z największych inwestycji w historii województwa śląskiego. W pierwszej kolejności od początku września prace będą prowadzone na wiaduktach kolejowych przy ulicy Granicznej, Mikołowskiej, Załęskiej, Przodowników i Kłodnickiej oraz na wiadukcie drogowym przy ulicy Bagiennej, gdzie dodatkowo obok powstanie drugi wiadukt drogowy. W związku z tym zapowiada się wiele zmian w kursowaniu samych pociągów, ale i komunikacji miejskiej. Będą też zmiany w organizacji ruchu kołowego, o czym służby poinformują szczegółowo mniej więcej w połowie sierpnia. Informatorzy ZTM-u mają chociaż trochę ułatwić pasażerom poruszanie się w warunkach, do których nie są przyzwyczajeni.